Nie okazywał zdumienia faktem, że postanowiła mu pomóc. Wyglądał, jakby rozmiary brutalności, z którą się zetknął, zmusiły go do porzucenia wszelkich wysiłków mających na celu zrozumienie, zaufanie lub oczekiwanie czegokolwiek. Kiedy się pan dostał do pociągu? Zapytała. Na rozjeździe. Miała pani otwarte drzwi. Miałem nadzieję, że może nikt mnie nie znajdzie do rana, skoro to prywatny wagon. Dokąd pan jedzie? Nie wiem. Po czym po chwili wyczuł, że mogło to zabrzmieć jak błaganie o litość, uzupełnił. Chyba po prostu chciałem się przemieszczać, dopóki nie znajdę jakiegoś miejsca, w którym byłaby szansa na pracę. Próbował przyjąć odpowiedzialność w postaci posiadania celu, zamiast zrzucać na jej barki odpowiedzialność za to, iż go nie posiada. Była to próba z gatunku tych, których wynikiem był sprany kołnierz. Jakiej pracy pan szuka? Dzisiaj nie szuka się konkretnej pracy, proszę pani. Odparł namiętnie. Po prostu chce coś robić. Jakie miejsce miał pan nadzieję znaleźć? No chyba jakieś miasteczko z fabrykami. Nie jedzie pan przypadkiem w złym kierunku? Fabryki są na wschodzie? Nie, odparł stanowczo. Na wschodzie jest za dużo ludzi. Fabryki są zbyt dobrze pilnowane, bo myślałem, że łatwiej będzie gdzieś, gdzie jest mniej ludzi, i prawo nie działa tak sprawnie. Zatem ucieka pan przed prawem. Nie w dawnym sensie tego słowa. Ale w dzisiejszym chyba tak. Chcę pracować. Co pan ma na myśli? Na wschodzie nie ma już nic do roboty, nawet jeśli ktoś chciałby mi dać pracę, nie może, bo posłaliby go za to do więzienia. Pilnują. Nie można dostać pracy inaczej niż przez Radę Unifikacji, a ona ma więcej przyjaciół czekających w kolejce niż milioner krewnych. I ja nie mam ani jednych, ani drugich. Gdzie pan ostatnio pracował? Włóczę się po kraju od sześciu miesięcy. Nie, chyba dłużej prawie rok. Już nie pamiętam. Pracowałem dorywczo, głównie na farmach, ale jest coraz gorzej. Farmerzy patrzą na człowieka wilkiem, nie chcą widzieć, jak ktoś głoduje, ale sami są bliscy śmierci głodowej. Nie mają pracy, jedzenia, a cokolwiek uda im się zaoszczędzić, zabierze to albo poborca podatkowy, albo bandyci. Wie pani, te gangi, które się włóczą po kraju. Nazywają ich dezerterami. Myśli pan, że na zachodzie jest lepiej? Nie? To po co pan tam jedzie? Bo jeszcze tam nie byłem. Można tam pojechać i spróbować. Nie stać w miejscu, wie pani, dodał nagle. Nie sądzę, żeby to coś dało, ale na wschodzie można już tylko siedzieć pod płotem i czekać na śmierć. Nawet bym się specjalnie nie przejął, gdybym miał teraz umrzeć. Byłoby to znacznie prostsze. Ale myślę, że to grzech tak siedzieć i patrzeć, jak życie odchodzi, i nie próbować go zatrzymać. Pomyślała nagle o tych pasożytach wychowanych w nowoczesnych koleżach, którzy z obrzydliwą pozą wyższości wygłaszają banały na temat swojej troski o dobro ludu. W ostatnim zdaniu w włóczęgi kryło się jedno z największych przesłań moralnych, jakie w życiu słyszała. On jednak o tym nie wiedział. Wygłosił je obojętnym, zgaszonym głosem, zwyczajnie sucho, jak rzecz oczywistą. Z której części kraju pan pochodzi? zapytała. Z Wisconsin. Ein Rand, Atlas Zbuntowany, tłumaczenie Iwona Michałowska, wydawnictwo Zyski i Spółka, fragment rozdziału, znak dolara. Pojawił się kelner z kolacją, nakrył stolik i dostawił do niego dwa krzesła, nie okazując zdziwienia na widok jej gościa. Patrząc na stół, pomyślała, że wspaniały świat, pozwalający ludziom na troskę o wykrochmalone serwetki i dźwięczące kostki lodu oferowane podróżnym wraz z posiłkiem za kilka dolarów, jest reliktem epoki, w której zarabianie na życie nie było zbrodnią, a każdy posiłek wyścigiem ze śmiercią reliktem, który wkrótce zniknie, jak stacja benzynowa pochłonięta przez chwasty. Zwróciła uwagę, że włóczęga, który nie miał dość sił, by wstać, nie zatracił szacunku dla znaczenia rozpościerających się przed jego oczami rzeczy. Nie rzucił się na jedzenie, zmagał się ze sobą, by poruszać się powoli, rozłożyć serwetkę, drżącą ręką podnieść widelec dopiero wtedy, gdy ona to uczyni, jakby nadal, niezależnie od całego upodlenia, które stało się jego udziałem, rozumiał, że tak właśnie powinni jeść ludzie. Gdzie pan pracował w dawnych czasach? zapytała po wyjściu kelnera. W fabrykach, prawda? Tak, proszę pani. Jako kto? Wykwalifikowany operator tokarki. Gdzie pan ostatnio pracował w tym zawodzie? W Colorado, w zakładach samochodowych Hammonda. O, czy coś się stało? Nie, nic. Długo pan tam pracował? Tylko dwa tygodnie. Jak to? Czekałem na tę robotę przez rok, kręcąc się po kolorado, żeby w końcu ją dostać. Oni też mieli listę oczekujących, tyle że nie kierowali się przyjaźniami ani stażem pracy, lecz referencjami. Ja miałem dobre referencje, ale dwa tygodnie po tym, jak wreszcie dostałem pracę, Lawrence Hammond zniknął. Zamknęli fabrykę. Potem komitet mieszkańców otworzy ją ponownie. Wezwali mnie, ale szczęście trwało tylko pięć dni. Zaczęli od zwalniania pracowników na podstawie stażu pracy. Musiałem odejść. Słyszałem, że wytrzymali około trzech miesięcy, po czym zamknęli fabrykę na Amen. A gdzie pan pracował przedtem? Prawie w każdym stanie na wschodzie. Ale wszędzie trwało to zaledwie miesiąc czy dwa, zanim zamknęli fabrykę. Za każdym razem tak było? Zerknął na nią, jakby zrozumiał, do czego zmierza. Nie proszę pani, odpowiedział i po raz pierwszy usłyszała w jego głosie coś na kształt dumy. W swojej pierwszej firmie pracowałem przez dwadzieścia lat, zostałem kierownikiem warsztatu. To było dwanaście lat temu. Potem zmarł właściciel fabryki, przejęli ją jego spadkobiercy i doprowadzili do ruiny. Już wtedy było źle, ale od tamtej pory wszystko zaczęło się sypać. Każdy zakład, do którego trafię, natychmiast przestaje istnieć. Najpierw sądziliśmy, że tak się dzieje tylko w jednym czy kilku stanach. Byliśmy pewni, że Kolorado przetrwa, ale i ono padło. Wszystko, czego człowiek się tknął, upadało. Gdziekolwiek się obrócił, praca zamierała, fabryki zamierały, maszyny przestały pracować, i szeptem, jakby to dotyczyło jakiejś przerażającej tajemnicy, dokończył. Silniki przestawały pracować. Podniósł głos. Och, kim jest? zaczął i umilkł. John Galt? zapytała. Tak, odparł, potrząsając głową, jakby chciał rozproszyć jakąś wizję ale nie lubię tego mówić. Ja też nie. Chciałabym wiedzieć, skąd się wzięło to powiedzenie. W tym rzecz, proszę pani, obawiam się, że zaczęło się ode mnie. Co takiego? No, ode mnie i od sześciu tysięcy innych. Sądzę, że to myśmy je wymyślili. Mam nadzieję, że się mylimy. Co pan chce przez to powiedzieć? To dotyczy czegoś, co wydarzyło się w fabryce, w której pracowałem przez 20 lat. Kiedy właściciel zmarł i fabryką zaczęli zarządzać jego spadkobiercy, dwóch synów i córka, wprowadzili nowy plan. Poddali go pod głosowanie i prawie wszyscy byli za. Nie rozumieliśmy, myśleliśmy, że to dobry plan. Nie, to nieprawda. Myśleliśmy, że powinniśmy tak myśleć. Plan przewidywał, że każdy w fabryce będzie wykonywał pracę odpowiednią do swoich umiejętności, a zarabiał w zależności od potrzeb. Co się stało? Dlaczego pani tak na mnie patrzy? Jak się nazywała ta fabryka? Zapytała ledwo dosłyszalnym głosem. Samochody XX wieku. W Sternsville, w stanie Wisconsin. Proszę mówić dalej. Głosowaliśmy na walnym zebraniu. Spadkobiercy Sterns'a wygłosili wielkie przemówienia na temat planu. Nie był zbyt jasny, ale nikt o nic nie pytał. Nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądało jego wdrażanie, ale każdy sądził, że wszyscy inni wiedzą. Każdy, kto miał wątpliwości, czuł się winny i siedział cicho, żeby nie wyjść na jakiegoś potwora, bo Sternsowie twierdzili, że plan jest wcieleniem szlachetnego ideału, a każdy, kto mu się przeciwstawia, ma duszę mordercy i nie jest godny miana człowieka. Skąd mieliśmy znać prawdę? Przez całe życie słyszeliśmy od rodziców, nauczycieli, pastorów, dowiadywaliśmy się z każdej gazety, filmu, przemówienia, że właśnie to jest godne i sprawiedliwe. Być może istnieje więc jakieś usprawiedliwienie tego, co zrobiliśmy na zebraniu. W każdym razie poparliśmy plan i dostaliśmy go. Wie pani, jesteśmy w pewien sposób napiętnowani. Wszyscy, którzy przetrwali pierwsze cztery lata planu w samochodach XX wieku. <gryw> Jak ludzie wyobrażają sobie piekło? Jako zło, czyste, nagie, uśmiechające się szyderczo zło, prawda? Cóż, to właśnie zobaczyliśmy i pomogliśmy zbudować. Myślę, że jesteśmy przeklęci i być może nigdy nie otrzymamy przebaczenia. Wie pani, jak funkcjonował plan i co robił z ludźmi? Proszę spróbować nalewać do zbiornika wodę, kiedy nad niej jest rurka, która odprowadza ją szybciej niż pani nalewa, a każde wlane wiadro poszerza ją o cal i im ciężej pani pracuje, tym więcej się od pani wymaga. Najpierw nosi pani wiadra przez 40 godzin w tygodniu, potem 48, potem 56, żeby zarobić na kolację dla sąsiada, na operację jego żony, na wyleczenie z odry jego dziecka, na wózek inwalidzki dla jego matki. Na koszulę dla wujka, na naukę bratanka, na dziecko drugiego sąsiada, na nienarodzone dziecko trzeciego, na wszystkich, wszędzie dookoła, bo należy im się od pani wszystko od pieluszek po sztuczne szczęki a pani musi tylko pracować od wschodu do zachodu słońca, miesiąc po miesiącu, rok po roku nie mając w perspektywie nic z wyjątkiem ich przyjemności przez całe życie bez wytchnienia, bez nadziei, bez końca od każdego według umiejętności, każdemu według potrzeb. Mówili nam, że jesteśmy jedną wielką rodziną i musimy się trzymać razem? Ale nie stoi się razem przy palniku acetylenowym przez 10 godzin dziennie, ani nie czuje się wspólnego głodu. Jak oszacować zdolności człowieka i czyją potrzebę zaspokoić najpierw? Kiedy wrzuci się wszystko do jednego wora, nie można pozwolić, żeby człowiek sam decydował, jakie są jego potrzeby, prawda? Gdyby tak było, mógłby na przykład stwierdzić, że potrzebuje jachtu. A jeśli dowodem na istnienie potrzeby mają być wyłącznie jego uczucia, mógłby nawet tego dowieść. Dlaczego nie? Skoro mnie nie wolno mieć samochodu, dopóki nie trafię do szpitala z przepracowania zarabiając na wszystkich darmozjadów i dzikusów na świecie, dlaczego nie miałby żądać ode mnie jachtu. Jeśli wciąż mam siłę pracować? Nie? Nie może. Albo dlaczego nie może zażądać, żebym się obywał bez śmietanki do kawy, dopóki on nie otynkuje sobie salonu. No cóż? W każdym razie postanowiono, że nikt nie ma prawa sam określać swoich potrzeb ani umiejętności. Tak. Uchwaliliśmy to na walnym zgromadzeniu, które odbywało się dwa razy do roku. Co innego można było zrobić? Wyobraża pani sobie, co się działo na takim zebraniu? Już po pierwszym odkryliśmy, że zmieniliśmy się w żebraków, nędznych, jęczących, pochlipujących żebraków, bo żaden z nas nie mógł urościć sobie prawa do pensji jako należnej mu zapłaty za pracę, nie miał praw ani zarobków, jego praca nie należała do niego, lecz do rodziny, która nie miała obowiązku mu się odwdzięczać, a jedynym możliwym roszczeniem wobec niej była potrzeba. Musiał więc błagać publicznie o zaspokojenie swoich potrzeb, jak żałosny sęp, przedstawiając listę problemów i nieszczęść z połatanymi spodniami i katarem żony włącznie, w nadziei, że rodzina rzuci mu ją mużnę. Musiał wyliczać nieszczęścia, bo to one, nie praca, stały się walutą wymienialną. Zmieniło się to w rywalizację sześciu tysięcy żebraków, z których każdy wołał, że jego potrzeba jest większa niż potrzeba jego brata. Co innego można było zrobić? Wyobraża pani sobie, co się dalej działo? Kto siedział cicho, zawstydzony, a komu dostawało się najwięcej? Ale to nie wszystko. Na tym samym zebraniu odkryliśmy coś jeszcze. W ciągu pierwszego półrocza produkcja fabryki spadła o 40%, uznano więc, że nie wszyscy pracują na miarę swoich umiejętności. Jak mogliśmy ustalić, kto tego nie robi? Zarządzano głosowanie, w którym rodzina miała wskazać najlepszych pracowników. Wybrańcy zostali następnie skazani na pół roku nadgodzin, bezpłatnych, bo pieniędzy nie otrzymywało się ani za czas, ani za pracę, lecz w zależności od potrzeb. Czy muszę pani mówić, co się potem stało i w co zaczęliśmy się przeistaczać? My, którzy niegdyś byliśmy ludźmi? Ukrywaliśmy swoją umiejętności, zwalnialiśmy tempo i pilnowaliśmy, żeby, broń Boże, nie pracować szybciej ani lepiej niż pozostali. Cóż mieliśmy robić, wiedząc, że za wysiłek otrzymamy od rodziny nie podziękowania i nagrody, lecz karę. Jeśli jakiś śmieć sknocił partię silników i przynosił firmie straty, przez niedbałość, bo wiedział, że nie musi się starać, czy też w wyniku zwykłej niekompetencji, my musielibyśmy to spłacić swoimi nockami i niedzielami. Więc ze wszystkich sił staraliśmy się nie być dobrzy. Był tam jeden młody chłopak, pełen poświęcenia dla wspaniałego ideału, bez wykształcenia, ale z głową na karku. W pierwszym roku wymyślił system pracy, zaoszczędzający firmie tysiące godzin roboczych. Przedłożył go rodzinie, nie żądając nic w zamian. Nie mógł nic żądać, ale nie miało to pretensji. Powiedział, że robi to w imię ideału. Kiedy jednak obwołaliśmy go na głosowaniu jednym z najzdolniejszych i skazaliśmy na nocki, zamknął się i przestał myśleć. Ani mu było w głowie wyskakiwać z genialnymi pomysłami w następnym roku. Cóż to nam zawsze mówili o dzikiej konkurencji w systemie zysków, gdzie ludzie rywalizują o to, kto wykona pracę lepiej od pozostałych. Nazywali ją dziką. Powinni zobaczyć, jak to jest, kiedy ludzie muszą rywalizować o to, kto będzie pracował najgorzej. Nie ma lepszego sposobu na zniszczenie człowieka, niż pozostawienie go w sytuacji, w której musi się powstrzymywać od wykonywania dobrej roboty i wysilać, by robić wszystko jak najgorzej, dzień w dzień. To go wykończy szybciej niż alkohol, bezczynność czy zarabianie na życie rabunkami. Ale nie mieliśmy innego wyjścia, niż tylko udawać niezdary. Niczego nie baliśmy się bardziej niż podejrzenia o posiadanie umiejętności. One były jak hipoteka, której do końca życia nie da się spłacić. A poza tym, po co mieliśmy pracować? Każdy wiedział, że dostanie swoją jałmużnę, tak zwany zasiłek mieszkaniowo-żywnościowy. Niezależnie od tego, czy robi coś, czy nie, a niczego więcej i tak nie mógł się spodziewać, jak choćby harował jak wół. Jeśli człowiek potrzebował nowego garnituru, mogli mu przysłać zasiłek odzieżowy, pod warunkiem, że nikt akurat nie złamał nogi, nie wymagał operacji ani nie urodził kolejnego dziecka. A jeśli nie było dość pieniędzy na nowe garnitury, nie dostawał ich nikt. Był tam jeden człowiek, który przez całe życie ciężko pracował, żeby jego syn mógł pójść na studia. Chłopak ukończył szkołę średnią w drugim roku planu, ale rodzina nie chciała przyznać zasiłku edukacyjnego. Powiedzieli, że będzie mógł pójść na studia dopiero, gdy firma zarobi dość pieniędzy, żeby wysłać na studia synów wszystkich pracowników, i że najpierw wszyscy musieliby ukończyć szkołę średnią, a na to też nie ma funduszy. Rok później ojciec chłopaka pobił się z kimś na noże w barze i zginął. Takie walki stawały się wtedy coraz częstsze. Był też starszy gość, wdowiec bez rodziny, którego pasjonowały płyty gramofonowe. Było to chyba jedyne, co kiedykolwiek miał z życia. W dawnych czasach rezygnował z posiłków, żeby sobie kupić jakieś nowe nagranie muzyki klasycznej. Nie dostał jednak zasiłku na płyty. Nazywali to luksusem osobistym. Ale na tym samym zebraniu, Mili Bush, wrednej, brzydkiej ośmiolatce, która była czyjąś córką, przyznano złoty aparat na zęby z puli na potrzeby medyczne, bo psycholog zakładowy stwierdził, że biedne dziecko nabawi się kompleksu niższości, jeśli nie wyprostuje mu się zębów. Facet, który kochał muzykę, zaczął pić. Wpadł w taki ciąg, że nigdy nie bywał całkiem przytomny, ale jednej rzeczy najwyraźniej nie zapomniał. Którejś nocy, zataczając się po ulicy, zobaczył Mili Bush. Zamachnął się pięścią i wybił jej wszystkie zęby. Wszyscy piliśmy jedni więcej, drudzy mniej. Proszę nie pytać, skąd braliśmy na to pieniądze, kiedy wszystkie przyzwoite przyjemności są zakazane, zawsze znajdzie się sposób na zaznanie tych nieprzyzwoitych. Człowiek nie włamuje się po zmroku do sklepów, ani nie wyciąga ludziom portfeli z kieszeni, żeby kupować symfonie czy sprzęt do wędkowania, ale robi to, jeśli chce się upić i zapomnieć. Sprzęt do wędkowania, broń myśliwska, aparaty fotograficzne, rozrywki. Nie istniał zasiłek rozrywkowy. Rozrywka została wykreślona pierwsza. Uważa się przecież, że to wstyd protestować, kiedy jest się proszonym o rezygnację z czegoś, co sprawia nam przyjemność. Nawet zasiłek papierosowy został ostatecznie ograniczony do dwóch paczek na miesiąc. Powiedzieli, że pieniądze są potrzebne na mleko dla dzieci. Dzieci były jedynym towarem, którego produkcja nie spadła, lecz wciąż rosła pewnie dlatego, że ludzie nie mieli nic innego do roboty i że nie był to ich problem, tylko rodziny. Tak naprawdę największe szanse na chwilową podwyżkę dawały właśnie na rodziny dziecka albo ciężka choroba. Szybko się zorientowaliśmy, jak sprawy wyglądają. Każdy, kto próbował grać uczciwie, musiał sobie wszystkiego odmawiać. Tracił ochotę na wszelkie przyjemności, bo kiedy wypalał tytoń albo żuł gumę wartą ćwierć dolara, zastanawiał się, czy przypadkiem ktoś bardziej nie potrzebował tych pieniędzy. Wstydził się każdego kęsa jedzenia, jaki przełknął, rozmyślając, kto musiał na niego ciężko pracować po godzinach, wiedząc, że nie ma prawa do tego jedzenia. Pragnąc być uszukiwany, by nie być oszustem, być frajerem, by nie być pijawką. Nie żenił się ani nie pomagał krewnym, żeby nie obarczać rodziny dodatkowym ciężarem. Poza tym, jeśli pozostały w nim resztki poczucia odpowiedzialności, nie mógł się ożenić ani mieć dzieci, skoro nie był w stanie niczego planować, obiecać ani na nic liczyć. Ale dla nieodpowiedzialnych próżniaków był to raj. Płodzili dzieci, wpędzali dziewczęta w kłopoty, sprowadzali z całego kraju ubogich krewnych. Ściągali każdą niezamężną ciężarną siostrę, byle tylko dostać zasiłek wspierający. Mieli więcej dolegliwości, niż lekarz mógł zakwestionować, niszczyli swoje ubrania, meble i domy, wiedząc, że rodzina za wszystko zapłaci. Znajdowali więcej sposobów na bycie w potrzebie, niż normalny człowiek mógłby sobie kiedykolwiek wyobrazić. Wyrobili sobie specjalną umiejętność w tym kierunku jedyną, jaką posiadali. Niech nas Bóg ma w opiece czy wyobraża pani sobie, co się działo? Zrozumieliśmy, że prawo, zgodnie z którym każą nam żyć. Nazywali je moralnym. Jest tak skonstruowane, by karać tych, którzy go przestrzegają. Im bardziej próbowało się mu sprostać, tym bardziej się cierpiało. Im bardziej się je omijało, tym cenniejsze otrzymywało się nagrody. Uczciwość jednego człowieka była niczym narzędzie pozostawione w rękach drugiego nieuczciwego. Uczciwi płacili, nieuczciwi brali. Uczciwi tracili, nieuczciwi wygrywali. Jak długo człowiek może pozostać uczciwy w obliczu takich zasad? Początkowo byliśmy całkiem porządnymi ludźmi. Niewielu było wśród nas kombinatorów. Znaliśmy się na swojej pracy, byliśmy z niej dumni i pracowaliśmy dla najlepszej fabryki w kraju, w której stary Stern zatrudniał samą śmietankę siły roboczej. Po roku funkcjonowania nowego planu w fabryce nie pozostał ani jeden uczciwy człowiek. To było piekło. Piekło, którym zawsze straszyli nas kaznodzieje, ale nigdy nie spodziewaliśmy się go zobaczyć. Plan nie tylko dał pole do popisu draniom, lecz zamienił w drani porządnych ludzi. I oni to nazywali ideałem moralnym. Naszą motywacją do pracy miała być miłość bliźniego. Jakiego bliźniego? Tarmozjadów, obiboków i sępów, którzy nas zewsząd otaczali? Co za różnica, czy oszukiwali, czy naprawdę byli niezdolni, skoro przywiązywano nas dożywotnio do poziomu ich niekompetencji, udawanej czy prawdziwej, jak długo mogło nam zależeć na dalszej pracy? Nie mieliśmy sposobu na poznanie ich prawdziwych umiejętności ani na kontrolowanie ich potrzeb. Wiedzieliśmy tylko, że jesteśmy zwierzętami pociągowymi, harującymi po omacku w przedziwnym miejscu, w połowie przypominającym szpitala w połowie zagrodę. Miejscu, w którym rządzi kalectwo, nieszczęścia, choroby i mającymi przynosić ulgę każdemu, kogo ktoś uznał za potrzebującego. Miłość bliźniego? To właśnie wtedy nauczyliśmy się nienawidzieć swoich bliźnich. Nienawidziliśmy ich za każdy posiłek, który przełykali, za każdą drobną przyjemność, której zaznali, za nową koszulę, kapelusz żony, wycieczkę rodzinną, pomalowanie domu, bo było to okupione naszymi niedostatkami, wyrzeczeniami, głodem. Zaczęliśmy się nawzajem szpiegować w nadziei, że złapiemy drugiego na kłamstwie dotyczącym jego potrzeb i doprowadzimy do zmniejszenia mu zasiłku na następnym zebraniu. Mieliśmy informatorów, którzy donosili na ludzi, na przykład wtedy, kiedy którejś niedzieli ktoś przemyślił dla swojej rodziny indyka, prawdopodobnie wygranego w karty. Zaczęliśmy się wtrącać w prywatne życie innych, prowokowaliśmy kłótnie rodzinne, dążąc do wyrzucenia czyichś krewnych. Ilekroć jakiś facet znajdował sobie dziewczynę, zatruwaliśmy mu życie. Rozbiliśmy wiele związków. Nie chcieliśmy, żeby ktokolwiek się żenił, bo oznaczałoby to więcej gęb do karmienia. W dawnych czasach świętowaliśmy, gdy komuś urodziło się dziecko. Robiliśmy zrzutkę i pomagaliśmy mu zapłacić rachunek za szpital, jeśli akurat go przypiliło. W czasach planu, kiedy rodziło się dziecko, tygodniami nie odzywaliśmy się do rodziców. Dzieci stały się dla nas tym, czym dla rolników szarańcza. Dawniej pomagaliśmy człowiekowi, jeśli ktoś z jego domowników ciężko zachorował. W czasach planu. Opowiem pani jedną historię. Dotyczy matki dziecka, która pracowała u nas od 15 lat. Była to miła, starsza pani, pogodna i mądra. Mówiła nam wszystkim po imieniu i lubiliśmy ją. Pewnego dnia poślizgnęła się na schodach do piwnicy i złamała nogę w biodrze. Wiedzieliśmy, co to oznacza w jej wieku. Lekarz zakładowy powiedział, że trzeba ją wysłać do szpitala w mieście, na drogie i długotrwałe leczenie. Starsza pani zmarła w noc poprzedzającą wyjazd. Nigdy nie ustalono przyczyn zgonu. Nie, nie wiem, czy ją zamordowano, nikt tego nie powiedział, nikt w ogóle nie chciał o tym rozmawiać. Wiem tylko i nigdy nie zapomnę, że ja także łapałem się na myśli, iż byłoby lepiej, gdyby umarła. Tak właśnie, niech nam Bóg przebaczy, wyglądało braterstwo, bezpieczeństwo i dobrobyt, który miał nam zapewnić plan. Czy istniał jakikolwiek powód, dla którego ktoś miałby głosić takie potworności? Czy istniał ktokolwiek. Kto coś na tym zyskiwał. Owszem, Sternsowie. Mam nadzieję, że nie wypomni mi pani, iż poświęcili swoją fortunę i podarowali nam fabrykę. My też daliśmy się na to nabrać, tak. Zrezygnowali z fabryki. Zysk jednak zależy od tego, co się chce zyskać. Sternsom zaś nie chodziło o nic, co można by kupić za pieniądze. Pieniądze są na to zbyt czyste i niewinne. Najmłodszy Eric Sterns. Był mięczakiem i nie miał nawet dość siły, by czegoś chcieć. Stanął na czele działu kreowania wizerunku publicznego, który nie robił nic, ale miał od tego odpowiednich ludzi, więc Sterns nie musiał nawet pokazywać się w biurze. Jego pensja, nie powinienem nazywać tego pensją, nikt z nas nie otrzymywał pensji, raczej jałmużna przyznawana w głosowaniu była dość skromna. Dostawał około dziesięciu razy tyle co ja, ale nie były to kokosy. Erika nie interesowały pieniądze. Nie wiedziałby, co z nimi robić. Spędzał czas na kręceniu się pomiędzy nami i pokazywaniu, jaki jest koleżeński i demokratyczny. Chciał być kochany i usiłował to osiągnąć wiecznym przypominaniem nam, że to on nam dał tę fabrykę. Nie znosiliśmy go. Gerald Stearns był dyrektorem produkcji. Nigdy się nie dowiedzieliśmy, ile wynosiła jego działka, to znaczy jego jałmużna. Potrzeba by sztabu księgowych, by to obliczyć, i sztabu inżynierów, by prześledzić kanały, jakimi te pieniądze, rzekomo przeznaczone na wydatki firmy, trafiały do jego biura. Miał trzy samochody, cztery sekretarki i pięć telefonów. Urządzał przyjęcia z szampanem i kawiorem, na jakie nie mógłby sobie pozwolić żaden płacący podatki magnat. W ciągu jednego roku wydał więcej pieniędzy niż wynosiły zyski jego ojca podczas ostatnich dwóch lat życia. Kiedyś znaleźliśmy w jego gabinecie stu funtową, Zważyliśmy. Stertę magazynów z artykułami o naszej fabryce i szlachetnym planie przedstawiającymi Geralda Sternsa jako wielkiego bojownika o sprawy społeczne. Lubił przychodzić do warsztatów w stroju wieczorowym, świecąc spinkami do mankietów w wielkości pięciocentówki i strzepując popiół z papierosów, gdzie popadło. Każdy pokzer, nie mogący się pochwalić niczym z wyjątkiem zawartości swojego portfela, jest nie do zniesienia, ale on przynajmniej nie ukrywa, że pieniądze należą do niego. Jeśli ktoś chce, może go podziwiać, ale zazwyczaj nikt tego nie robi. Kiedy jednak Drań pokroił Geralda Sterns'a, urządza takie przedstawienie, twierdząc przy tym, że nie zależy mu na dobrach materialnych i że cały ten luksus nie ma służyć jemu, lecz dobru rodziny, bo trzeba utrzymywać prestiż firmy i szlachetnego planu w oczach społeczeństwa zaczyna się go nienawidzić jak psa. Ale jego siostra Ivy była gorsza. Ona naprawdę nie troszczyła się o dobra materialne. Dostawała tyle pieniędzy co my i paradowała w znoszonych butach na płaskim obcasie i zgrzebnych sukienkach, żeby tylko pokazać, jaka jest bezinteresowna. Była dyrektorem do spraw dystrybucji. To do niej należało zaspokajanie naszych potrzeb. Ona nas trzymała za gardła. Teoretycznie o podziale dóbr decydowało walne zgromadzenie. Głos ludu. Kiedy jednak ludem jest sześć tysięcy wyjących gardeł, bez ładu i składu, próbujących coś ustalić w grze pozbawionej reguł, w której można żądać wszystkiego, ale nie ma się prawa do niczego i każdy ma władzę nad wszystkimi, z wyjątkiem siebie samego, głos ludu staje się głosem Ivy Stearns. Pod koniec drugiego roku zrezygnowaliśmy ze zgromadzeń rodzinnych w imię wydajności, produkcji i oszczędności czasu. Bo jedno zgromadzenie trwało 10 dni Wszystkie petycje o zasiłek wysyłano bezpośrednio Do gabinetu Ivy Stearns Nie, nie wysyłano Trzeba je było przedstawić osobiście Sporządzała potem listę podziału Którą odczytywała nam na trwającym Trzy kwadrance zebraniu A my ją zatwierdzaliśmy W programie przewidziano 10 minut Na dyskusję i protesty Ale nie protestowaliśmy Zdążyliśmy już zmądrzeć. Nikt nie może rozdzielić dochodów firmy pomiędzy tysiące ludzi, nie kierując się jakimś kryterium wartości człowieka. Kryterium panny Stearns było lizusostwo. Bezinteresowna? <grytanie> Jej ojciec nie mógłby bezkarnie potraktować najnędzniejszego robotnika tak, jak ona traktowała najbardziej wartościowych pracowników i ich żony. Miała blade oczy, zimne, wyłupiaste i martwe. Gdyby chciała pani wiedzieć, jak wygląda czyste zło... Wystarczyło zobaczyć, jak błyszczały na widok człowieka, który kiedyś jej napyskował, a teraz usłyszał swoje nazwisko na liście osób nie mających otrzymać nic ponad pensję głodową. Wyraz tych oczu zdradzał prawdziwe motywy postępowania każdego, kto kiedykolwiek wygłaszał slogan: od każdego według umiejętności, każdemu według potrzeb. Oto cały sekret. Początkowo zastanawiałem się, jak to możliwe, żeby wykształceni, kulturalni, sławni ludzie tego świata popełnili tak drastyczny błąd, wychwalali tę potworność jako cnotę, skoro wystarczyło wprowadzić to w czyn na pięć minut, by poznać skutki. Teraz już wiem, że to nie był błąd. Takich błędów nigdy nie popełnia się świadomie. Jeśli ludzie zaczynają nagle, bez wyraźnego powodu, dążyć do jakiegoś straszliwego, niewykonalnego szaleństwa, to znaczy, że mają powód, tylko nie chcą go zdradzić. My też nie byliśmy bez winy. Popierając plan na pierwszym zebraniu, zrobiliśmy to nie tylko dlatego, że wierzyliśmy w brednie, którymi nas karmiono. Był jeszcze inny powód ale brednie pomogły nam to ukryć przed kolegami i przed sobą. Brednie dały nam możliwość zrobienia cnoty z czegoś, do czego w innym wypadku wstydzilibyśmy się przyznać. Nie było na zebraniu ani jednego człowieka, któremu nie przyszłoby do głowy, że pod przykrywką szlachetnego planu Udało mu się położyć łapę na pieniądzach zarobionych przez lepszych od niego. Nikt nie był dość bogaty ani dość zdolny, żeby nie myśleć, że dzięki planowi zawładnie częścią umysłu i majątku kogoś bogatszego i zdolniejszego. Myśląc o niezasłużonych zyskach, które chciał czerpać z ludzi stojących wyżej od niego, zapominał jednak o stojących niżej. Nie pomyślał, że oni także będą chcieli obłowić się jego kosztem. Robotnik któremu przyszło do głowy, że jego potrzeba upoważnia go do posiadania limuzyny, skoro może ją mieć jego szef, zapominał, że każdy darmozjat i żebrak będzie domagał się lodówki, skoro on ją ma. Takie były nasze prawdziwe intencje, gdy głosowaliśmy, ale nie chcieliśmy o tym myśleć. A im mniej nam się to podobało, tym głośniej krzyczyliśmy o swojej miłości do dobra publicznego. Sami tego chcieliśmy. Kiedy się zorientowaliśmy, że nie zupełnie o to nam chodziło, było już za późno. Byliśmy w pułapce. Nie mieliśmy dokąd pójść. Najlepsi pracownicy odeszli z fabryki w pierwszym tygodniu funkcjonowania planu. Straciliśmy wszystkich inżynierów, kierowników, brygadzistów i najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Szanujący się człowiek nie pozwoli z siebie zrobić dojnej krowy. Niektórzy próbowali to znosić, ale długo nie wytrzymywali. Ludzie uciekali z fabryki jak z siedliska zarazy, aż wreszcie zostali już tylko ci z potrzebami, lecz bez umiejętności. Byłem wśród nielicznych, którzy zostali, mimo iż byli coś warci. Pracowaliśmy w samochodach XX wieku zbyt długo, by uwierzyć, że już ich nie ma i odejść. W dawnych czasach nikt nie odchodził, potem było już za późno. Żaden pracodawca by nas nie przyjął i trudno się dziwić. Żadna szanująca się osoba ani firma nie chciała mieć z nami do czynienia. Wszystkie małe sklepiki, w których się zaopatrywaliśmy, szybko zaczęły wynosić się z miasta. Wkrótce pozostały tylko bary, kasyna i oszuści, którzy sprzedawali nam szmelc po kosmicznych cenach. Dostawaliśmy coraz niższe zasiłki, a koszty utrzymania rosły. Lista potrzeb fabryki rosła, a lista klientów malała. Było coraz mniej zysku do podziału i coraz więcej ludzi. W dawnych czasach mówiono, że znak firmowy samochodów XX wieku jest dla samochodu tym czym dla złota próba. Nie wiem, co myśleli spadkobiercy Sternsa, jeśli w ogóle myśleli. Przypuszczam jednak, że jak wszyscy autorzy programów społecznych i jak dzicy sądzili, że znak firmowy daje im jakąś magiczną siłę, dzięki której staną się równie bogaci, jak przedtem ich ojciec. Kiedy nasi klienci zorientowali się, że nigdy nie realizujemy zamówienia na czas i nie zdarza nam się zbudować silnika, z którym wszystko byłoby w porządku, magiczny znak zaczął działać na odwrót. Ludzie nie chcieli przyjąć silnika nawet za darmo, jeśli został wyprodukowany przez samochody XX wieku. Skończyło się na tym, że pozostali nam wyłącznie klienci, którzy nie płacili i nie mieli zamiaru płacić. Ale Gerald Sterns, oburzony własnym rozgłosem, żądał z oburzeniem, żeby ludzie składali u nas zamówienia nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, lecz że jesteśmy w potrzebie. Do tego czasu każdy głupek wioskowy zdążył zauważyć to, na co przymykały oko całe pokolenia profesorów. Co elektrowni po naszej potrzebie, skoro jej generatory stanęły, bo miały wadliwe silniki? Co przyjdzie z naszej potrzeby człowiekowi leżącemu na stole operacyjnym, kiedy zgasną światła, pasażerowi samolotu, którego silniki zawiodły, gdy był w powietrzu? Czy byłoby dobre, słuszne i moralne, żeby właściciel elektrowni, chirurg i producent samolotu kupowali nasz produkt nie ze względu na jego zalety, lecz na naszą potrzebę? A jednak taki właśnie porządek moralny chcieli na świecie zaprowadzić profesorowie, przywódcy i myśliciele. Jeśli w jednym małym miasteczku, gdzie wszyscy się znali, jego wdrożenie doprowadziło do czegoś takiego, czy wyobraża Pani sobie, co by się stało, gdyby to zrobić w skali światowej? Co by było, gdyby musiała Pani żyć i pracować przykuta do wszystkich katastrof i symulacji na świecie? Pracować, a kiedy ktoś gdzieś zawiódł, pani musiałaby to nadrobić. Pracować bez szansy na awans, wiedząc, że pani posiłki, ubranie, dom i przyjemności uzależnione są od każdego oszustwa, głodu i zarazy na Ziemi. Pracować bez szans na dodatkowy zarobek, dopóki wszyscy Kambodżanie nie mają co jeść, a wszyscy Patagończycy nie pokończyli studiów. Pracować na czek in blanco dzierżony przez każde żyjące stworzenie, przez ludzi, których nigdy pani nie widziała i nie ma sposobu na poznanie rozmiarów ich talentu, lenistwa, niedbalstwa lub nieuczciwości ani prawa do zadawania pytań. Może pani tylko pracować, 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 pozwalać sobowtórom Ivy i Geralda decydować o tym, czyj żołądek pochłonie wysiłki, marzenia i dni pani życia. To ma być prawo moralne? Ideał moralny? Cóż, wypróbowaliśmy go i poznaliśmy jego smak. Agonia trwała cztery lata. Tyle upłynęło między pierwszym zebraniem a ostatnim. I zakończyło się w jedyny możliwy sposób. Bankructwem. Na ostatnim zebraniu Ivy Stearns nadal próbowała mydlić nam oczy. W krótkim, wstrętnym, pokrętnym przemówieniu stwierdziła, że plan się nie powiódł, bo reszta kraju go nie przyjęła. Że samolubny, chciwy świat... Zdławił naszą czcigodną wspólnotę i że ideał był zbyt szlachetny, by podła ludzka natura potrafiła go przyjąć. Wszyscy słuchali tego w milczeniu. Tylko młody chłopak, który w pierwszym roku został ukarany za podsunięcie nam dobrego pomysłu, wstał, podszedł do stojącej na podium Ivy Stearns i splunął jej w twarz. Taki był koniec szlachetnego planu i samochodów XX wieku. Mężczyzna mówił jakby brzemię lat i milczenia nagle wymknęło mu się spod kontroli. Dagny wiedziała, że w ten sposób składa jej hołd. Nie zareagował na jej życzliwość. Wydawał się obojętny na ludzką wartość i ludzką nadzieję, ale coś w głębi niego zrozumiało i odpowiedziało tym wyznaniem, długim, rozpaczliwym krzykiem buntu przeciwko niesprawiedliwości, przez lata powstrzymywanym, a teraz wydzierającym się z trzewi na widok pierwszej spotkanej osoby. Zdolny go usłyszeć. Sprawiał wrażenie, jakby życie, z którego przed chwilą był gotów zrezygnować, powróciło do niego dzięki dwóm niezbędnym czynnikom jedzeniu i obecności istoty rozumnej. A co z Johnem Galtem? Zapytała. A ocknął się. Miał mi pan powiedzieć, dlaczego ludzie zaczęli zadawać to pytanie. Tak patrzył gdzieś w bok, jakby widział tam coś, z czym od lat się zmagał i co pozostawało niezmienne i nierozstrzygnięte. Na jego twarzy malowała się podszyta, trwogą niepewność. Miał mi pan powiedzieć, kim był John Galt, o którym mówią. Jeśli w ogóle istniał. Mam nadzieję, że nie, proszę pani. Znaczy, mam nadzieję, że to tylko zbieg okoliczności. Pozbawione znaczenia zdanie. Ale o czymś pan myślał? O czym? Chodzi o... Coś to co się zdarzyło podczas pierwszego zebrania w samochodach XX wieku. To mogło się zacząć właśnie tam. Czy ja wiem? Był wiosenny wieczór, 12 lat temu. 6 tysięcy ludzi tłoczyło się na trybunach, sięgających aż po dach największego hangaru. Właśnie zatwierdziliśmy plan i byliśmy niezdrowo podnieceni. Robiliśmy mnóstwo hałasu, wiwatując na cześć zwycięstwa ludu i wygrażając pięściami anonimowym wrogom, jak tyrani z niespokojnym sumieniem. Staliśmy w świetle białych lamp łukowych i byliśmy trochę dzicy. Zrobił się z nas wściekły, niebezpieczny tłum. Gerald Sterns, który przewodniczył zebraniu, musiał się nieźle nastukać młotkiem, żebyśmy się choć trochę uspokoili. W całym pomieszczeniu wrzało jak w ulu. To kluczowy moment w historii ludzkości wrzeszczał Sterns. Przekrzykując hałas, pamiętajcie, że nikt z nas nie może teraz opuścić tego miejsca bo każdy należy do wszystkich na mocy prawa moralnego, które wszyscy akceptujemy. Ja nie, powiedział jakiś człowiek, wstając. Był to młody inżynier, o którym niewiele wiedzieliśmy. Zawsze trzymał się raczej na uboczu. Kiedy wstał, sala nagle ucichła. Sprawił to sposób, w jaki trzymał głowę. Był wysoki i szczupły. Przyszło mi do głowy, że dwóch takich ludzi jak ja bez trudu złamałoby mu kark. Wszystkich jednak ogarnął strach. Wyglądał jak ktoś, kto wie, że ma rację. Skończę z tym raz na zawsze powiedział. Mówił wyraźnie, bez emocji. Potem skierował się ku wyjściu. Przeszedł przez cały hangar, w jaskrawym świetle, niespiesznie, nie zwracając na nas uwagi. Nikt nie próbował go zatrzymać. Jak? zawołał za nim nagle Gerald Sterns. Mężczyzna odwrócił się. Zatrzymam silnik świata odparł. Potem wyszedł. Nigdy więcej go nie widzieliśmy i nie wiemy, co się z nim stało. Ale wiele lat później, gdy w wielkich fabrykach, które przez pokolenia stały nieporuszone jak skały, zaczęły stopniowo gasnąć światła, kiedy patrzyliśmy, jak zamykają bramy, a taśmy przenośnikowe nieruchomieją, kiedy zaczął zamierać ruch na drogach i miało się wrażenie, że jakaś milcząca siła zatrzymuje generatory świata, który rozpada się powoli jak ciało, z którego uszedł duch, zaczęliśmy się zastanawiać. Zapytywaliśmy siebie nawzajem, co znaczyły jego słowa. Zaczęliśmy myśleć, że spełnił swoją obietnicę, że On, znający prawdę, której my nie chcieliśmy zrozumieć, powraca teraz jako mściciel, by nas ukarać w imieniu zdradzonej sprawiedliwości. Zaczęliśmy myśleć, że skazał nas na potępienie, że nie ma ucieczki przed jego werdyktem i że nigdy nie zdołamy się od Niego uwolnić. Było to tym straszniejsze, że to nie On nas ścigał, tylko my nagle zaczęliśmy go szukać. Nikt jednak nie wiedział, gdzie się podział. Zastanawialiśmy się, jaką niewiarygodną moc musiał posiadać, by móc spełnić swoją groźbę. Nie znaleźliśmy odpowiedzi. Zaczęliśmy o nim myśleć za każdym razem, gdy coś się zawaliło bez wyraźnej przyczyny. Gdy spadł na nas kolejny cios, pogrzebaliśmy kolejną nadzieję, kiedy czuliśmy się schwytani w tę martwą, szarą mgłę, która powoli ogarnia cały świat. Być może ludzie słyszeli, jak wykrzykujemy to pytanie i nie wiedzieli, co oznacza, ale aż nazbyt dobrze znali uczucie, które mu towarzyszyło. Oni także czuli, że coś uszło ze świata. Może to dlatego zaczęli powtarzać te słowa zawsze, gdy opuszczała ich nadzieja. Chciałbym wierzyć, że się mylę, że te słowa nic nie znaczą, że upadkowi rasy ludzkiej nie towarzyszy świadomy zamiar i że nie ma żadnego mściciela. Ale kiedy słyszę, jak powtarzają to pytanie, odczuwam strach i myślę o człowieku, który zagroził, że zatrzyma silnik świata. Bo widzi pani, on się nazywał John Galt. Ayn Rand, Atlas zbuntowany. Tłumaczenie: Iwona Michałowska, Wydawnictwo Zysk i Spółka. Fragment rozdziału: Znak dolara. Czytał Tomasz Agencki.